Witam na kolejnym odcinku na kanale Profi Fitness School. W dzisiejszym odcinku pokażemy ćwiczenie gimnastyczne, jakim jest przewrót w przód. Ćwiczenia gimnastyczne przede wszystkim dają nam, budują nam nie tylko siłę, ale dają nam też dużą pewność siebie. I dzisiaj zaprezentujemy właśnie to ćwiczenie. W tej pozycji zwracamy uwagę na to, żeby ręce były ustawione szerzej niż kolana. Nigdy nie układamy swoich dłoni przed kolanami, tylko zawsze za kolanami. Raz ważne, żeby poinstruować, brodę przyciągamy do klatki piersiowej mocno i staramy się schować ją między kolana, tak żeby patrzeć na swoje stopy. Teraz przechylając się w przód, kładzimy odcinek szyjny kręgosłupa, nie głowę, na podłożu. Przetaczamy się, zostajemy w tej samej pozycji. Pozostajemy w tej pozycji, albo robimy progresję i wykonujemy do przysiadu podpartego, do siadu prostego. To już zależnie od umiejętności naszych podopiecznych. Leszek pokaże nam jeszcze kilka innych wariantów wykonania przewrotu w przód. Do siadu rozkrocznego, do siadu prostego. Kolejnym elementem będzie przewrót w tył. Raz, dwa, trzy. Z klęku podpartego do klęku podpartego. Ćwiczenie numer 3 będzie stanie na rękach przy ścianie. Wykonujemy to oczywiście z asekuracją, z zarzutem ćwiczącego. Przytrzymujemy nogi. Przytrzymujemy 3 sekundy i pomagamy wrócić do pozycji. Pamiętajcie o tym, że dzieciaki niechętnie będą chciały wykonywać ćwiczenia gimnastyczne, a to przede wszystkim dlatego, że brak im pewności siebie. Ale z kolejną próbą, kolejnym prawidłowo wykonanym ćwiczeniem ta bariera będzie pokonywana i ćwiczenia gimnastyczne stają się wtedy dla dzieciaków wielką radością, będą chciały je wykonywać, powtarzać i super możemy się bawić poprzez ćwiczenia progresujące, jak przewrót w tył, czy nawet stanie na rękach. Radek Woszczuło, Leszek Oleksy, Profi Fitness School.